Hejka, jeżeli chcecie tworzyć gry na wirtualną rzeczywistość, czyli na Google VR, niekoniecznie Meta Quest, a dokumentacja pika i meta jest zbyt mało szczegółowa dla Was, to ten kurs jest właśnie dla was. Widziałem wiele kursów na YouTube z różnymi konfiguracjami, w większości nie działają, a mimo że ten, który je prowadzi, mówi, że spoko działa bez problemu, a tak naprawdę na odłączonym okulusie już nie. Dlatego polecam mój kanał i mój kurs, który został sprawdzony i działa. Na samym początku tworzymy konto na meta. Nie musimy już łączyć go z Facebookiem jak kiedyś. Możemy na przykład połączyć z Instagramem, gdzie followujemy cosplayerki, ewentualnie przy pomocy samego adresu e-mail. Wchodzimy tutaj i podajemy najlepiej swój, najlepiej nie taki na chwilę działający. Następnie akceptujemy, tworzymy nowe konto i podajemy tam swoje dane, swoje, ok? Ja daję wam kurs za darmo, więc nie wpisujcie. Moich, tylko swoje, ewentualnie kolegi dane. My będziemy dla siebie mieli, chociaż wiadomo, wy jesteście z internetu, więc na pewno będzie hejt Nie boję się tego. Niektórzy się boją, to na Nie powiem gdzie. Ok, musimy skonfigurować jeszcze, potwierdzić, że to jest nasz e-mail, bo. Wiadomo, dlatego nie może być taki wysany z niewiadomo czego. No teraz przejdźmy do Androida, bo tutaj musimy coś jeszcze dodać. Musimy zainstalować aplikację MetaQuest, bo jeżeli tego nie zrobimy, nie mamy Androida, to w pewnym kroku się zatrzymamy i się pożegnamy. W tym po prostu nie da się przekroczyć, nie przeskoczyć pewnej przeszkody. Musi być MetaQuest na Androidzie, aby skonfigurować poprawnie to z Google'ami. Jeżeli mamy google włączone, no to w pewnym momencie one się pytają, że musimy teraz kontynuować to na aplikacji, więc musimy się zalogować. Ja się zaloguję przy pomocy Facebooka. Cóż, wciągnę się cały, ale nie udostępnię Zuckerbergowi moich danych bez przesady. Oczywiście on i tak będzie miał, bo jeżeli chcemy dodać nowe narzędzie, nowe, nowe gogle, no to i tak musimy włączyć lokalizację, najlepiej Bluetooth'a, więc on nie dość, że wie, jak, jak wygląda mój pokój, gdzie mam google na, na gębie, to jeszcze wie, gdzie jestem. Straszne, przyjdzie kiedyś mi je ukradnie. Ok, wprowadzimy zmiany. Jeżeli mamy swojego awatara, to możemy go wykorzystać. Jeżeli nie, to możemy go stworzyć. Nie dodajemy karty, bo nie chcemy za nic płacić, i wyszukujemy gogle. Musimy chwilę poczekać, jak zostaną znalezione. To już wszystko w Androidzie gotowe. Androida możemy na chwilę zostawić, ale jeszcze nie, bo jeżeli chcemy tworzyć gry, a nie tylko grać na Okulusie, to jeszcze musimy skonfigurować nasze gogle w odpowiedni sposób. Czyli przechodzimy znowu na jej, ich listę. Ja tutaj mam, właśnie nie wiem dlaczego mam e, Rift'a. Nie przejmujcie się tym, kiedyś go dodałem i już został. Taki mój przyjaciel, nie nawet gdzie jest. OK, ustawienie gogli, naciskamy to i wybieramy jedną ważną rzecz. Tryb deweloperski, on pozwoli nam odblokować nasze gogle, aby można było instalować niektóre rzeczy. Nie do końca jeszcze, bo musimy zanim go włączymy, stworzyć konto deweloperskie. Wszystkie linki macie w opisie filmiku, więc bez problemu. Zaczynamy od zarejestrowania się, bo już tak, jakby meta konto mamy, ale nie mamy konta deweloperskiego, więc musimy je utworzyć. Oczywiście oglądamy sobie niesamowite animacje, takie super rzeczy. Tutaj podajemy swoje imię lub kolegi, polecam swoje. Czasem może być, musi być nieunikalne, nie? Bo jak machamy, do kogo? No i właśnie, do kogo machamy? Czy do wszystkich? Bez sensu. Internet jest zły. Do rodziny. No, nie wiem, czy nie jest gorsza. Możemy to samodzielnie, jeżeli siedzimy w piwnicy. Bardzo fajne miejsce do grania i w ogóle do życia. Nie to, że ja tak żyję, ja to nagrywam. No, wyszedłem na zewnątrz i nagrywam. Ale ogólnie y, akceptuję wszystkich, dlatego dajemy y, powiedzmy dla rodziny, zaryzykujmy. I zakończmy. Może nie ma gogli, może nie, babcia nie umie, nie umie używać. mniejsze o to, to nie wszystko. Musimy wejść do preferencji naszego konta deweloperskiego, bo albo podajemy kartę. Albo wolimy za dwu, dwuetapowe logowanie. To jest lepsze, bo jest za darmo. To jest uczciwa cena. Lepsza niż dodawanie karty i płacenie pewnie złotówki lub euro na sprawdzenie, czy to działa, czy nie. Okej, okay. więc musimy to włączyć, bo inaczej deweloper nie, nie będzie działał. Ja podaję sms więc już fotowoltaika wie, gdzie dzwonić. Oczywiście tutaj jest ukryte, no ale Cuckerback sprzeda za jeden grosza i będzie mogła do mnie dzwonić. Ja lubię, bo oni są. Fotowoltaika niby bot, ale można z nim pogadać jakimiś powiedzieć czym się zajmuje, może wspólne zainteresowania znaleźć, niech komputery też inteligencja chyba lubi. No i tego typu rzeczy. OK, wróćmy jednak do dewelopera. Jest wszystko ok, wróćmy do głównej strony, bo główna strona to nie jest do końca główna strona, tylko główna strona dewelopera. Musimy podać, że na przykład jesteśmy nasza firma, na przykład Domek w Sosnowcu. Myślę, że to już ktoś zajął, ale na pewno. Ale dajemy, akceptujemy licencję, którą czytamy. Możecie czytać na ekranie razem ze mną. Teraz przeczytałem właśnie. Zgadzamy się. No i dajemy, prześli. No i jeżeli to już zrobiliśmy, to wszystko jest już. Cacy, to, to zamykamy, on powiedział, że jest OK. I wróćmy do telefonu, bo od czasu jak już zarejestrowaliśmy się jako deweloper, w telefonie możemy rozpocząć znika i pojawia się tryb deweloper de, debugowania, który możemy włączyć. I teraz będziemy mogli instalować go na Androidzie bo tak naprawdę w Google'ach jest Android, taki lepszy telefon. Taki lepszy, że na przykład dzwonić nie, się nie da, ale ma na przykład lepszy procesor graficzny. I instalujemy też oprogramowanie dla Peceta który pozwoli połączyć naszego Oculusa z komputerem i przejdzie do trybu Rift, czyli takiego, że komputer oblicza wszystko, gry ze Steama działają, na przykład Alien Isolation, polecam przygotować kubełek pod siebie lub pod buzię jak będziemy grać, bo Alien Isolation jest trochę, trochę stresujący na okulusie. Ale będziemy mogli grać na Steamie, na innych rzeczach, jeżeli tę aplikację zainstalujemy, a przy okazji będziemy mogli instalować też własne gry. Po prostu komputer renderuje i wysyła to na Oculus, a nie samo Oculus. Ale dzięki temu też będziemy mogli tworzyć gry, które działają niezależnie na Oculusie, który jest niepodłączony do komputera. Teraz uruchamiamy aplikację Meta. Musimy się znowu zalogować na koncie, które już wcześniej założyliśmy. Tworzymy to przy pomocy aplikacji, przy pomocy przeglądarki, ja akurat łączę to. Z Facebookiem czemu nie? Będziecie widzieć, że jest na przykład w nic niegam. Ok, akceptujemy ten odnosik, on otworzy go w aplikacji, aplikacja zobaczy, że jest skonfigurowane, więc stwierdzi, że jest ok. Może się da inaczej? Nie wiem, ale po co kombinować? Nie zmieniamy ścieżki dostępu, zawsze robimy tak samo. Przy okazji, jeżeli chcecie ściągnąć Epic Launchera bez... bez Anuja, Lendyna bez wypieklacza, a możecie jego źródło i skompilować, trwa to 8 godzin i niekoniecznie działa. Dlatego lepiej nie. Ok, wybieram moje gogle wybieram też, żeby działały na kablu, bo na kablu na pewno działa to szybko i bezpiecznie. Natomiast bezprzewodowo potrzebujemy naprawdę mocnego routera. Dlatego polecam kabel. Jeżeli jest zielony ptaszek, to jest ok. Nie będzie lagów po prostu na kablu, bo działa bezpośrednio szybko. Kabel 3.0, USB oczywiście. Ok, kontynuujemy cały czas. Na końcu. Kończymy i konfiguracja jest gotowa. Gogle są gotowe na wszystko, ale kiedyś było coś takiego jak Meta lub Oculus VR, teraz to zmieniono na OpenVXR, które działa na rozszerzonej rzeczywistości, na wirtualnej rzeczywistości i po prostu to jest Open, więc jest dostępne do wszystkich gogli, nie tylko do Meta. Nie odznaczamy nieznanych źródeł, bo my jesteśmy tym nieznanym źródłem. Wiadomo. Ok. przechodzimy jeszcze do Developera, bo tutaj musimy ściągnąć potrzebne dla nas rzeczy, moje aplikacje. Jakie? Zaczynamy od tego, że ściągamy MetaQuest Developer Hub. Długa nazwa, najczęściej w skrócie podawana. Ona pozwala instalować rzeczy na naszym Oculusie, czyli pozwala, czy na naszej mecie. No ja mam jeszcze Oculus, a teraz są mety. Mniejsze o to, nie ma to znaczenia, nie różnią się w żaden sposób. To jest też. Tak samo działa dla Questa 1 dwójki, jak i trójki. Ściągamy po przeczytaniu licencji huba. ale to nie wszystko, bo to jest tylko do instalacji. Natomiast potrzebujemy też integracji z naszym silnikiem, czyli z Unreal Engine, ewentualnie z Unity. Ja wybiorę Unreal Engine i ściągnę tutaj plik, który tworzy integrację. Możemy to na GitHubie ściągnąć, ale ogólnie polecam wersję instalacyjną, czyli Unreal Engine. 5 integration, lub no 5 integration tak po angielsku OK Wybieramy licencję i dajemy pobierz I zapisujemy gdzieś na, na podbicie To jest wszystko spakowane w Zipie Ja pokażę jak to rozpakowywać jeżeli nie mamy żadnego rozpakowywacza zainstalowanego Czyli po prostu w Windowsie Zipa się da Klikamy prawym, wybieramy Wyodrębnij wszystkie i tu jest tylko plik .exe Który jest w tym hubem, który musimy zainstalować Więc wypakowujemy OK Dużo to nie jest, instalujemy dwa razy klikamy, to jest tylko dla deweloperów już, to nie, nie pozwala grać w, na Oculusie tylko pozwala tam instalować różne gry w formie APK czyli tak jak na, na Androida ok, kończymy i uruchamiamy tak z ciekawości żeby zobaczyć, jeżeli mamy podłączony podłączonego Oculusa a mamy, to widzimy wygląda tak, o, musimy oczywiście znowu swoje konto meta y, które już jest kontem deweloperskim podać, żeby y, dobrze wszystko działało czyli dajemy continue, no i logujemy się, aby móc działać i cieszyć się ze wszystkiego, bądź też nie cieszyć się, bo tworzenie gier ogólnie może być frustrujące. Więc y, miłej przyszłości. OK, dajemy continue jako Grzegorz, wy jako nie Grzegorz. Wy jakoś inaczej się... Nazywajcie się inaczej, ok, Dobrze. No i teraz możemy przeglądarkę już zamknąć i bo jesteśmy już głębiej, idziemy dalej. Continue i zobaczymy, że wszystko już jest. Oczywiście tam polecają różne dziwne rzeczy. Pyta się, czy ADB, czyli aplikacja, która służy do instalowania na Androidzie, jest już zainstalowana, czy chce, żeby używać jego własnej? Nie, zainstalowaliśmy ją razem z Android Studio, więc dajemy Dismiss. Ok? To jest ważne. Dobrze, w Device. Menager, widzimy, że jest nasz Oculus i świeci się na zielono, więc jest ok. Stwórzmy teraz g, ale zanim ją stworzymy, potrzebujemy właśnie plugina. Wejdźmy tam, gdzie jest nasz silnik, czyli C, program Files, następnie Epic, Games, no i wersja silnika, w zależności od tej, którą macie. Być może 5.2 też działa, prawdopodobnie tak, ale na pewno 5.3 i nowsza będzie zgodna z tą konfiguracją. Chodzimy do Engine, ale teraz nie do extras do plugins. Jeżeli ściągaliśmy jakieś przykłady albo pluginy z Marketplace'a, czyli z rynku w Epic Launcherze, to stworzył się już nowy katalog wcześniej. Jeżeli nie, tak jak tutaj nic nie ściągają dodatkowego, musimy stworzyć nowy katalog Marketplace. Tam instalujemy różne rzeczy, które ściągamy na zewnątrz, na przykład DLS DLSS'a do kartery tx -a można ściągnąć z innej, z, ze strony Nvidia i trzeba to zainstalować w Marketplace. Tak samo to ściągnęliśmy ze strony Meta więc musimy to zainstalować w Marketplace. Ja skopiuję sobie adres no i wyodrębnię tą integrację z piątką właśnie tutaj i Metą. OK. Czyli wyodrębniamy, ale podajemy konkretne miejsce. Tam są rzeczy, to jest Meta XA, działa bardzo fajnie z Okulusem gry też działają na tym bardzo fajnie. OK. Nie otwieramy tutaj okienka, bo już jest otwarte, po co się powielać wy Chwilę czekamy, bo to są różne dziwne rzeczy, możemy sobie po poglądać, ale ogólnie nie jest to istotne. Zamykamy i uruchamiamy silnik, ale zanim to jeszcze zrobimy, musimy wejść do rifta do funkcji, w której możemy uruchomić grę bezpośrednio z silnika, czyli przy pomocy PCTA jest renderowana. Przechodzimy do Rifta. Tutaj możemy dostawać grę na szybko. To jest y, trochę inna wersja, ale musimy to uruchomić zanim uruchomimy silnik, bo inaczej silnik nie wykryje, że mamy gogle podłączone. Musi to być Rift. Przy okazji też się aplikacja Oculus uruchomi, że, że jest włączone i no co będzie tam wisieć gdzieś w tle. Ok, Create. Wybieramy oczywiście projekt z wirtualną rzeczywistością, nie z first person tak jak wcześniej. Ok, i tutaj możemy właśnie, gdy gogle są włączone, włączyć. Podgląd w VR Mamy podgląd też na monitorze, ale w VR widzimy to samo czyli ten deweloper, który tworzy grę, widzi jak się gra, jak ktoś gra w Okulusie. No a w Oculusie widzimy, że gramy, więc mogą dwie osoby testować, albo kilka osób oglądać, jak to wygląda podczas działania. No, i jak wygląd widać, wygląda fajnie. Przy okazji, w tle widzicie właśnie aplikację Oculusa, która tam jest. Gdy wychodzimy, wracamy z powrotem do Aniala. No i co teraz? Aby grę móc y, zainstalować w Oculusie i żeby działała nie tylko tutaj jako gra PC-towa odtwarzana na vr ale gra, która działa na Oculusie niezależnym, niepodłączonym do komputera, musimy wybrać w pluginach metaxr czyli to właśnie nowe, new, to co zainstalowaliśmy przed chwilą i zrestartować silnik. To teraz będzie obsługiwało naszą grę już na Oculusie, czyli Dajemy jasno. by się pyta, czy byśmy się podzielili z, z nimi jego danymi. Ja się nie dzielę. Jestem niepodzielny. Okej. Okay. i niedzielny jestem. Znaczy, dzielny ogólnie tak, ale nie, nie, nie aż tak. Ok, teraz przejdźmy do Edit i tutaj wybieramy. Teraz project Setting. Musimy przystosować grę na Androida, bo w się jest Androida, nic innego. Okej, okay, więc przechodzimy w dół. Ja sobie to zmaksymalizuję, żeby było duże. Dla Was też. Ja to nagrywam w HD, bo po prostu lepiej to się ogląda. Jak macie większą rozdzielczość, to możecie sobie kurs puścić na jednej stronie kana, a na drugiej konfigurować. Dlatego rozdzielczość jest full HD, nie wyższa. OK, konfigurujemy tutaj, tak jak wcześniej, jeżeli oglądaliście wcześniejszy odcinek, a musieliście, bo nie zainstalujecie sobie SDK tak jak chcieliście. OK, instaluję tak, żeby działał na kości 1 2, 3, więc wersja 29 i 32. To jest ostatnia, więc, więc raczej jest yy, kompatybilna. OK, idziemy dalej. Jeżeli chcemy sprzedać to na stronie Google Play, na no tam nie będzie się dało, ale jest jakiś Oculus Market, tam można to odpowiednio po dogadaniu się z Oculusem, oczywiście z Metą, umieścić, ale to nie jest łatwe. Mniejsza o to. Próbowaliśmy tak z jednym programem na zewnątrz w pewnej filmie. Dobra, zaczynamy od tego, że szukamy SDK. Musimy tutaj wpisać po użytkowniku updata, ponieważ ten katalog jest ukryty i nie można go znaleźć, nie wpisując go po prostu na sztywno. Z klawiatury, później już jest łatwiej. Android, SDK. Zobaczmy, co jest w środku. Jeżeli są katalogi takie jak na przykład Build Tools, to jest to właśnie to. Ok, teraz NDK. To jest ten sam katalog, tylko nieco głębiej. Czyli tutaj w tym katalogu jest też ndk. Wchodzimy do środka i wybieramy jego numer, ten właśnie z przodosową wartością na końcu. Znaczy, pewnie nie jest przodosowa, kto się wpisał, ale nie wiadomo, czy wpisał tak z pały, czy, czy to coś miało znaczyć. Mniejsza o to. Ok, teraz JDK, czyli Jawe. Szukamy ją gdzie indziej. Ona jest w program Files Java. Na dysku C, jeżeli nie zmienialiśmy nic. No, i tam jest JDK 17. Tam właśnie wchodzimy. Tam są katalogi, których silnik potrzebuje, których będzie szukał. Czyli, na przykład, bin. To jest to, wybieramy folder. Na samym końcu, jeszcze wybieramy, czy to jest ostatnia wersja kompilacyjna SDK. Nie, to nie jest ostatnie api. To czy znaczy jest ostatnie, ale wpisujemy na sztywno 32. Natomiast NDK, niech to będzie 29, bo taką wersję zainstalowaliśmy. Ok, to prawie wszystko. To jest najważniejsze w sumie, ale nie wszystko, bo jeszcze przechodzimy do. Meta XR, czyli do tego plugin'a, którego zaimportowaliśmy i go używamy teraz. Tutaj musimy tylko zmienić recommended na epic-native-open-xr-with nat coś tam. To znowu musimy zrestartować, ale możemy to najpierw zamknąć, zrestartować i teraz jesteśmy dostępni, możemy, poza tym, że pojawiło się kilka rzeczy w silniku, w interfejsie, nieważne, możemy teraz skompilować wersję APK na Oculus Questa 2 lub Meta Questa 2. Oczywiście, wiadomo gdzie kompilujemy, tak jak wszędzie, czyli trochę nie w samym projekcie, tylko trochę na zewnątrz. Oczywiście można w jego w samym projekcie zrobić, ale wtedy powiększy to jego wielkość. Tak jakby normalnie i tak nie powiększyło, bo przybliżej i tak z 300 Mega tworzy się 4 giga, więc czy 3 giga, No mniejsza o to. On teraz buduje, tak jak podobnie dla Androida, też buduje ASTC czyli kom Rysuje odpowiednio modyfikuje tekstury, aby były dostępne dla Androida, tak jak być powinno. I widzicie, to jest build successful. Rzadko to zobaczycie w innych kursach YouTube'a. Ok, teraz wybieramy, ale oni wtedy mówią, że działa i tyle. Wchodzimy do huba i wybieramy Device Manager. Tutaj jest nasz Oculus, i tu możemy dodać Adbuilda. W taki sposób dodaje się wersję APK. Nie uruchamia się bata, który jest w tej wersji, bo on tam jest ale nie polecam, bo on najczęściej popsuje, nie będzie działać po prostu w oculusie więc teraz wybieramy android ASTC, wchodzimy do środka i wybieramy apk tylko, czasem jest obb ale on też jest podany w apk, więc on sobie poradzi A obb to jest taki z dodatkowymi elementami plik po prostu teraz zainstalował i wszystko działa więc teraz możemy wejść do androida odłączonego już oculusa z, z komputera i yy, nie znajdziemy tego we wszystkich aplikacjach, bo nasze to jest nieznane źródło Czyli 35. aplikacja, której tutaj nie ma, czy kolejna, czyli znajdziemy ją tutaj, nie znajdziemy jej, domyślam żeby ktoś sobie nie uruchomił czegokolwiek tam. No i teraz możemy uruchomić, naciskamy raz i jestem w świecie. Akurat chwilowo na siedząco, ale teraz sobie wstanę, o! I na stojąco już jestem taki, że mogę sobie podejść. Trochę się zmienił teleport, ale to mniejsza o to, no bo działa to już na się samym, a nie na, na karcie graficznej z komputera. No i jak widzicie, wszystko. Działa, wygląda w sumie tak samo. No to jest po prostu wersja na Androida, ale w pełnym 3D. Na tym się kończy cała seria, i polecam inne filmy i inne serie na moim kanale. Do zobaczenia i pozdrawiam.